Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o kolejnych skandalicznych wypowiedziach dotyczących zarówno perspektyw zestrzeliwania przez Polskę rosyjskich rakiet lecących nad Ukrainą, jak i tych, które wzywają do tego, aby Polska ponosiła jeszcze większe koszty wspierania Ukrainy. A to wszystko przy groźbie zbliżenia ukraińsko-niemieckiego, przy groźbie kolejnych rozmów niemiecko-rosyjskich i zapewnieniach Chociażby ministra Zosła Sikorskiego, że Polska będzie robić wszystko, czego zechce Donald Trump, czyli tak naprawdę czego zechce rząd w Waszyngtonie, administracja w Waszyngtonie. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do komentowania, do lajkowania, do wspierania mojego kanału, do udostępniania linków w mediach społecznościowych i nie przeciągając, przechodzimy do pierwszego tematu. Były dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał Tomasz Piotrowski, generał w stanie spoczynku, opowiedział się za tym, aby Polska zestrzeliwała rosyjskie pociski w przestrzeni powietrznej Ukrainy. Wypowiedział te słowa w materiale w wywiadzie udzielonym redaktorowi Patrycjuszowi Wyrdze, który ukazał się 10 listopada 2024 roku w podcaście Didaskalia, w podcaście zamieszczonym na, w, serw w serwisie YouTube. Ten wywiad był poświęcony sytuacji, wo jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie i w perspektywie właśnie zaangażowania się Polski w zestrzeliwanie rosyjskich rakiet. Dziennikarz zadał pytanie, czy Polska powinna mieć możliwość, aby zestrzeliwać, jak to określił, niepolskim sprzętem z naszego terytorium rosyjskie rakiety. No odpowiedź była krótka, w krótkich żołnierskich słowach. Były dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych powiedział, że tak. Argumentował przy tym, że yy, Taka to, to, że tak powiem, jest szeroko rozumianym interesie państwa polskiego, w jego oczywiście mniemaniu i krótko mówiąc, bardzo sporo mówił o ukraińskich przyjaciołach. Natomiast warto oczywiście zadać pytanie, czym Polska miałaby zestrzeliwać, i kto Polsce miałby dać tego typu Zestawy przeciwrakietowe, bo wiemy doskonale, że Polska dzisiaj takim sprzętem nie dysponuje. Inna sprawa, kto miałby ponosić konsekwencje wejścia w potencjalny konflikt zbrojny z Rosją. Tutaj już pan generał nie rozwijał wątku, również pan redaktor nie rozwijał wątku, co by było, gdyby Polska znalazła się w w no, oczywiście w stanie wojny z Rosją jako konsekwencji tego typu działań i czy zastosowanie miałby artykuł 5. Traktatu waszyngtońskiego. Nie ma takich mądrych, którzy by próbowali odpowiedzieć na to pytanie. Mamy do czynienia z wypowiedziami Radosława Sikorskiego, które już komentowałem w podcaście geopolitycznym. Ale teraz kolejna próba urabiania opinii publicznej, kolejny papierek lakmusowy, kolejny balon próbny, jak opinia publiczna będzie reagowała, jak będzie reagowało środowisko polityczne już po. 5 listopada po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Mamy do czynienia z niej, to nie jest oczywiście jedyny przejaw tych skandalicznych postaw, powiedziałbym dyżurnych ekspertów, generałów, ministrów, różnego rodzaju wszelkiej maści ekspertów dyżurnych i tak dalej, i tak no, dalej. Trzeba jasno powiedzieć, przedstawiciele takiej no w dużym cudzysłowie elity polityczno-wojskowej próbują urabiać opinię publiczną. To, że we wrześniu Radosław Sikorski na łamach Financial Times wspomniał o tym, że Polska i też inne kraje tzw. wschodniej flanki NATO powinny zastrzeliwać rosyjskie pociski, było takim balonem próbnym dla zachodniej opinii publicznej. Natomiast już w październiku bieżącego roku takie stanowisko wyraził rzecznik. Polskiego MSZ w rozmowie z ukraińskimi dziennikarzami. Z kolei pod koniec października, co Państwu referowałem w podcaście geopolitycznym, dwóch amerykańskich kongresmenów wystosowało ten list do, do właśnie prezydenta Joe Bidena. Jakby tego wszystkiego było mało, mamy, no, byliśmy świadkami tego artykułu w Wall Street Journal 6 listopada, kiedy no, była próba przedstawienia jakichś zarysów planu pokojowego dla Ukrainy, gdzie była mowa o zamrożeniu konfliktu o strefie buforowej i o wzięciu odpowiedzialności za pokój, za utrzymanie tego rozejmu, właściwie nie tyle pokój, co utrzymanie rozejmu przez państwa europejskie, tak aby stany zjednoczone mogły mieć wolną rękę w innych częściach świata, na Bliskim Wschodzie, na Indo-Pacyfiku. No i cóż, długo nie trzeba było czekać, a Wiceminister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Szejna na łamach Radia Z powiedział, że Polska po może przejąć znaczną część tego wspierania Ukrainy i te ciężary, które wcześniej ponosiły Stany Zjednoczone. No, absolutnie szokująca postawa, szokujące stanowisko. To jest kolejne obciążanie państwa polskiego. Nie dość, że Polska wydała kilkaset miliardów złotych na wsparcie Ukrainy, gdzie nie ma nie tylko żadnych, mm, żadnych profitów dla Polski, dla Polaków, żadnych, a już o słowach wdzięczności w ogóle nawet nie wspomnę. To są cały czas roszczenia ukraińskie. Mówiłem o tym państwu w podcaście geopolitycznym. Poświęciłem cały odcinek właśnie na, ten, na te roszczenia Wołodymyra Zełenskiego, człowieka, polityka ukraińskiego, któremu kadencja prezydencka skończyła się 20 maja bieżącego roku. Natomiast to nie przeszkodziło Zełenskiemu w zaatakowaniu Polski. Mówiłem o tym w odcinku z 1 listopada bieżącego roku. Odsyłam do tego odcinka. Natomiast widzimy, że w Wśród establishmentu politycznego III RP są cały czas tacy ludzie jak pan Sikorski, pan Szejna, a w establishmentie wojskowym tacy ludzie jak pan generał Piotrowski, czy szereg innych, chociażby pan generał Skrzypczak, który pełni rolę dyżurnego, takiego komentatora, którzy chcieliby właśnie takiej eskalacji w relacjach z Rosją, co jest absolutnie sprzeczne z polską racją stanu. To nie nasza wojna, i trzeba to. Podkreślać za każdym razem w interesie państwa polskiego jest jak najszybsze zakończenie tego konfliktu. I we... oczywiście Polska powinna wejść w rolę mediatora. Niewątpliwie był to bardzo. Korzystny obrót dla państwa polskiego, gdyby Polska zaczęła lansować swoją pozycję na arenie międzynarodowej z pozycji mediatora, a nie z pozycji państwa, które eskaluje napięcie, chociażby tylko i wyłącznie przez różnego rodzaju nieodpowiedzialne wypowiedzi poszczególnych polityków, czy byłych lub obecnych wojskowych. W miniony czwartek 7 listopada. 2024 roku minister Radosław Sikorski oświadczył, że Polska jest liderem na to, jeżeli chodzi o wydatki na obronność, a uzbrojenie kupuje głównie w Stanach Zjednoczonych i skwitował to bardzo znamiennym zdaniem, to jest cytat z ministra Sikorskiego: Polska robi to, czego domaga się. Trump. Koniec cytatu. To jasno pokazuje, że obecna ekipa rządząca Polską nie różni się kompletnie w takich, powiedziałbym, kwestiach geopolitycznych od tego, co robiła poprzednia. Czyli tak naprawdę realizuje to, czego domaga się Waszyngton. Realizuje to, czego domagają się Stany Zjednoczone. Realizuje to, czego domaga się amerykański Deep State, czyli głębokie państwo. Co do tego nie mam żadnych złudzeń. Zresztą Radosław Sikorski prowadzi politykę tego typu, iż jest ona powiązana bardzo mocno z jego aspiracjami prezydenckimi. Wiemy, że w platformie obywatelskiej odbędą się prawybory, niewątpliwie Radosław Sikorski ma ogromną, ogromny apetyt na by zostanie takim kandydatem i uzyskanie też poparcia w Stanach Zjednoczonych. Co do pewnej uległości, czy pewnej, no, delikatnie mówiąc, uległości Sikorskiego w stosunku do Stanów Zjednoczonych, tutaj nie można mieć żadnych, absolutnie żadnych wątpliwości. Żona, synowie, obywatele amerykańscy, syn w elitarnym oddziale Armii Amerykańskiej, to oczywiście pojawiają się cały czas ogromne, wielkie pytania. O lojalność w tej y, sytuacji, i doskonale wiemy, że przecież interes państwa polskiego nie jest zbieżny z interesem państwa amerykańskiego. Nie można stawiać i nie wolno stawiać znaku równości między y, amerykańskim interesem geopolitycznym, strategią amerykańską, a strategią państwa polskiego. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, natomiast no, taka osoba u steru, nie tylko dyplomacji, ale no, gdyby została głową państwa, byłaby niestety w mojej ocenie wielkim zagrożeniem dla polskiej, dla polskiej racji stanu. Musimy sobie zdawać sprawę, że Niemcy będą dążyły do tego, aby normalizować relacje z Rosją, i zresztą już te niedawne oświadczenia kanclerza Scholza jasno na to wskazują. Dość powiedzieć, że 11 listopada bieżącego roku Olaf Scholz. W, został, jego słowa Olafa Scholza zostały przytoczone przez portal Tagesschau, gdzie powiedział wprost Scholz, że wkrótce nadejdzie czas rozmów z Putinem. Oczywiście jest to powiedziane, że Niemcy nie będą jedynym państwem, że Niemcy nie będą osamotnieni w tych rozmowach z Putinem, No, ale jest jasne, że Berlin chce... Naciska na to, aby jak najszybciej zakończyć wojnę na Ukrainie. To zresztą Scholz już dawno powiedział o tym, że Niemcy chciałyby jak najszybszego zakończenia wojny na Ukrainie. Mówił o tym, że możliwe są dosyć szybkie rozmowy z Moskwą. Oczywiście, wszystko ma się odbywać we współpracy z władzami w Kijowie, niemniej jednak doskonale wiemy, jak bardzo mocno kuleje gospodarka niemiecka bez taniego rosyjskiego gazu. Natomiast mamy do czynienia z absolutnym podporządkowaniem polityki polskiej, polityce amerykańskiej, i te słowa Radosława Sikorskiego niestety są tego najlepszym, najlepszym dowodem. Ci wszyscy politycy, chociażby Prawa i Sprawiedliwości, którzy liczyli, że przy podejściu Trumpa do władzy. Nagle zmieni się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki układ polityczny nad Wisłą. No, myślę, że mogą być mocno zaskoczeni, ponieważ widać już ten serwilizm, tę uległość obecnej władzy względem nowego lokatora. Niedługo nowego lokatora w Białym Domu. Tu się absolutnie nic nie zmienia. Podkreślam raz jeszcze, co, pod, co mówię o, od wielu lat, że zależność Polski od Stanów Zjednoczonych ma charakter systemowy. Ma charakter systemowy i jest niezależna od tego, czy rządzi Trump, Biden, Clinton czy Obama. Niestety tak to, tak to wygląda i ta groźba, iż Polska będzie ponosiła główny ciężar utrzymania rozejmu na Ukrainie, cały czas jest, a musimy sobie zdawać sprawę, że rosnący szowinizm ukraiński będzie zbliżał Ukraińców z Niemcami, co jest fatalną wiadomością dla państwa polskiego, a próba oskarżania Polaków o klęskę w tej wojnie, bo Ukraina faktycznie tę wojnę już przegrała. Niestety będzie powodować kolejne napięcia w relacjach między Polakami a Ukraińcami. Jak dotąd nie widać na horyzoncie, na parlamentarnej scenie politycznej w Polsce, aby ktokolwiek miał jakieś antidotum na, na tę sytuację, a niestety ta, ta kwestia będzie cały czas pokutować i Cały czas brak normalizacji relacji Polski z Rosją i z Białorusią będzie powodować zaostrzanie się relacji polsko-ukraińskich i zbliżanie się relacji ukraińsko-niemieckich. Dziękuję Państwu za uwagę.